Tytuł kursu: elementy sprzedaży towarów. Moduł: typy klientów. Temat: podział klientów ze względu na osobowość. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę czekoladę mleczną. Proszę. To wszystko. Dziękuję. Płaci pani 3,70. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Klient zdecydowany jest najłatwiejszym klientem do obsługi. Wie, czego chce i sam dokonuje wyboru nawet spośród dużego asortymentu towarów. Zadanie sprzedawcy polega na gotowości do szybkiej i uprzejmej obsługi. Trudnym do obsługi jest klient dziecko. Obsługując klienta dziecko, należy mu sprzedać towar dobrej jakości, zapakować zakupy, rzetelnie wydać i zabezpieczyć resztę, a także bezwzględnie wydać paragon. Dzień dobry. Dzień dobry. A wie pan co? Wczoraj mówili, że te upały to jeszcze ze 2 tygodnie będą trwały. A na południu Polski to takie burze są, że wszystko im tam pozalewało. Czy coś jeszcze? No nie wiem, ale u nas to nic nie chce padać. Wszędzie susza. I tak źle, i tak niedobrze. Ludzie się przez tę pogodę źle czują. Długo tam jeszcze? Proszę panią, ja się śpieszę. Niech mnie pan obsłuży bez kolejki. Proszę pana, proszę cierpliwie poczekać na swoją kolej. Pani sobie tu o pogodzie pogaduchy uskutecznia, a mnie się śpieszy. Proszę wrócić do kolejki. Przed panem są jeszcze inni klienci. Klient niecierpliwy od wejścia do sklepu ukazuje swoje zniecierpliwienie i niezadowolenie. Jest niespokojny, śpieszy się bardziej dla zasady niż z potrzeby. Bardzo często chce ominąć kolejkę, co wzbudza niepokój wśród innych klientów, wprowadza atmosferę nerwowości. Sprzedawca powinien zachować spokój, cierpliwość i opanowanie. Po udzieleniu odpowiedzi powinien dalej obsługiwać klientów, prosząc klienta niecierpliwego o pozostanie w kolejce. Czy coś jeszcze? Nie, to już wszystko. Płaci pani 14,40. Dziękuję i do widzenia. Dziękuję, do widzenia i zapraszam ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Poszukuję czegoś na obiad do szybkiego przygotowania. Mamy wiele produktów. Gołąbki, pulpety, do tego pire, flaczki, pizze, różnego rodzaju pierogi, pyzy. W sumie to nie wiem. Czy to ma być danie mięsne? No chyba tak. To w takim razie polecam pulpety. Do tego pire ziemniaczane albo pierogi z mięsem. Polecam te pulpety, są smaczne. Klienci je chwalą. W takim razie wezmę te pulpety i pire. Klient niezdecydowany poprzedza dokonywanie zakupów długim wybieraniem. Namyśla się i zmienia decyzję. Często wywołuje zniecierpliwienie osób stojących w kolejce, które go ponaglają. Sprzedawca powinien wykazać większe zainteresowanie podczas obsługi, zostawić czas do namysłu i pomóc w wyborze. Doradzić, podać zalety towaru, wyrazić swoją opinię, a także przekazać opinię innych klientów, którzy dokonali już zakupu. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę kiełbasę. Jaka to ma być kiełbasa? Do kanapek? Do przygotowania na gorąco? Na grilla? Taką do przygotowania na gorąco. Polecam zwyczajną, jest bardzo dobra i w przystępnej cenie. Czy ta kiełbasa jest świeża? Oczywiście. No wie pani, wszyscy tak mówią. Zapewniam pana, mamy dostawy 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Dziś była świeża dostawa. Poza tym klienci ją chwalą. Klientem nieufnym staje się często klient, który wcześniej był klientem pełnym zaufania. Taka przemiana następuje, gdy klient zostaje w przeszłości źle potraktowany lub oszukany. Uważa on, że w innym sklepie zostanie lepiej obsłużony, a towar będzie lepszej jakości. Aby przełamać tę nieufność, należy takiego klienta obsłużyć rzetelnie, wskazując na wady i zalety towaru. Umożliwić wypróbowanie towaru. Obsługując takiego typu klienta, należy wykazać wiele taktu, ciepła i cierpliwości. No wreszcie, ile można stać? Dzień dobry, co podać? Poproszę kolę litrową. Z lodówki? Tak, to wszystko, ile płacę? Płaci pan 3,50, poproszę. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Obserwacja klientów w sklepie pokazuje, że ich zachowanie jest różne. Jednak klient kieruje się rachunkiem ekonomicznym, rozważając wady i zalety towaru, cenę, przydatność i praktyczność.
Inny dokonuje zakupu z impulsu, bo coś nagle mu się spodobało. Przypadkowo i bez przemyślenia. Część klientów ceni sobie możliwość robienia zakupów w krótkim czasie. Inni szukają fachowego doradztwa o poszukiwanym towarze. Dlatego pracownik sklepu powinien być dobrym psychologiem. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.